Pewnie słyszałeś już o tym, że bycie wyzwaniem albo bycie trochę niedostępnym w relacjach damsko-męskich jest czymś bardzo istotnym. Jednak kiedy o tym mówię, bardzo często pojawia się pytanie: no dobrze, ale co jeśli druga strona też będzie w takim razie taka niedostępna? Wtedy nic z tego nie wyjdzie. Natomiast samo zadawanie takiego pytania świadczy o tym, że prawdopodobnie ten temat nie jest do końca zrozumiany, dlatego w tym filmie pokażę, na czym dokładnie polegają zasady bycia wyzwaniem albo zasada niedostępności. Zapraszam. Sama nazwa zasada niedostępności jest trochę myląca, dlatego ja zdecydowanie wolę określenie bycia wyzwaniem dla drugiej osoby. Wcale się nie dziwię, że tak dużo ludzi na pomysł bycia niedostępnym reaguje krytyką. Niemal każdy z nas na pewnym etapie spotkał się z kimś, kto naprawdę był nami niezainteresowany. W takim przypadku najczęściej ta osoba tym bardziej nam się podoba, ale jednocześnie denerwujące jest to, że nie możemy jej zdobyć i prędzej czy później odpuszczamy. To jest właśnie konsekwencja bycia za bardzo niedostępnym i właśnie to, jak przypuszczam, najbardziej denerwuje ludzi. Na drugim biegunie jest takie świadome pragnienie, żeby wszystko ułożyło się dokładnie tak, jak chcemy. Zwłaszcza kiedy osoba, którą poznajemy, jest naprawdę atrakcyjna fizycznie i jesteśmy złudnie przekonani, że to wszystko, co nam wystarczy do szczęśliwego związku. Kiedy widzimy taką osobę, to logicznie o tym myśląc, idealnie byłoby, żebyśmy też natychmiast i to na maksa wpadli jej w oko. Bardzo by nam się nie podobało, gdyby nagle tamta osoba nie była nami aż tak bardzo zainteresowana. Na przykład byłaby w stanie przełożyć spotkanie, czy nie daj Boże, nie odpisać na SMS-a. O nie, po czymś takim zmieniamy zdanie i znowu jesteśmy za karą śmierci. Ale w praktyce to wygląda trochę inaczej. Dokładnie ten sam efekt można zaobserwować w dobrych filmach czy powieściach. Kiedy zaczynamy utożsamiać się z głównym bohaterem i zaczynamy go naprawdę lubić, to od samego początku życzymy mu jak najlepiej. Kiedy zarys fabuły zaczyna wskazywać, że jest przed nim jakaś duża przeszkoda, to chcielibyśmy, żeby pokonał wszystkie przeciwności i żył długo i szczęśliwie. Jednak w najlepszych fabułach zdecydowanie tak nie jest. Najpierw bohater staje przed różnymi trudnościami, które wcześniej musi pokonać, w międzyczasie prawie umrzeć, żeby dopiero na końcu odnieść sukces. Gdyby tego nie było, to historia byłaby po prostu nudna. Niby dostalibyśmy to, co chcemy, ale nie byłoby tego dreszczyku emocji, który wiąże się z niepewnością o losy bohatera. Bardzo podobnie jest właśnie z zasadą niedostępności i byciem wyzwaniem. I chodzi o to, żeby nasz bohater książki od pierwszej strony miał raka i HIV jeszcze wyrok śmierci do wykonania pojutrze, ale kiedy kogoś poznajesz, dobrze jest nie pokazywać swoich intencji od samego początku, żeby druga osoba nie była pewna, co ty od niej chcesz, bez względu na to, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. W tej bardzo początkowej fazie znajomości, po każdym spotkaniu, w drugiej osobie powinna być ta niepewność odnośnie tego, co ty czujesz. Czy będziesz chciał się jeszcze spotkać? Czy ci zależy? Czy może nie do końca? Sztuką w tym wszystkim jest znalezienie takiej równowagi między działaniami, które popychają waszą znajomość do przodu, a nie odkrywaniem wszystkich swoich kart od początku. Oczywiście druga osoba może, a nawet powinna podejrzewać, że coś jest na rzeczy, że nie dzwonisz bez powodu, ale na początku nigdy nie może mieć tej stuprocentowej pewności, że ty już jesteś sprzedany. Dlatego tak często zbyt szybkie powiedzenie kocham cię może skończyć się totalną katastrofą, nawet jeśli na początku wszystko szło dobrze. Nieodłącznym elementem bycia wyzwaniem jest umiejętne obserwowanie zainteresowania, jakie pokazuje druga osoba i reagowanie na to, co ona komunikuje. To znaczy, że spokojnie możesz wyjść z jakąś inicjatywą i na przykład zaproponować spotkanie, ale musisz bacznie obserwować, jaka będzie reakcja. Czy twój potencjalny partner lub partnerka też tego chce i od razu się zgadza? Czy może widać zawahanie? A może wręcz nie chce i rzuca ci jakąś wymówkę o tym, że jest zmęczony, a poza tym to musi obejrzeć bardzo ważny serial. Jeśli widzisz pozytywną reakcję, to nie musisz nic zmieniać ani kombinować. Ale jeśli widzisz chłód i dystans, to nie pozostaje ci nic innego, jak również się trochę zdystansować i dać tej osobie więcej przestrzeni i czasu na to, żeby sama się odezwała. Przy czym im bardziej się odsuwasz, tym bardziej ostrożny musisz być na to, żeby druga osoba nie pomyślała, że jesteś obrażony. Ten film to zaledwie fragment całej wiedzy, którą warto zdobyć na temat bycia wyzwaniem, na temat tych wszystkich mechanizmów, które działają w relacjach damsko-męskich i to na wielu etapach, bez względu na to, czy to jest początek jakiejś relacji czy znajomości, czy już dłuższy związek, czy może jakiś kryzys w związku. Dlatego postanowiłem stworzyć na ten temat obszerny kurs, który powinien pojawić się już w styczniu. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do obserwowania tego kanału i strony kursy.jakzdobywać.pl, bo tam znajdziecie znacznie więcej takich obszernych materiałów na temat relacji damsko-męskich i też rozwoju osobistego. A na teraz to już wszystko.
Dzięki, że byliście tutaj. Do zobaczenia już wkrótce. Robert Marchel.